błyskwy polodowej. Aby skutecznie łowić ryby tą techniką, potrzebne nam będzie trochę sprzętu. Pierwszą i najważniejszą sprawą jest odpowiednia wędka. Wędki dostępne w tej chwili w sklepach wędkarskich prawie w większości spełniają wymagane założenia stawiane takim wędeczkom. Będą się one różnić przede wszystkim długością, jak i akcją. Dobór odpowiedniej wędki zostawiamy już indywidualnym upodobaniom wędkarza. Ważne jest, aby wędka do połowu błyską podlodową nie była zbyt miękka. Spowodowałoby to zbyt opóźnione zacinanie zauważonych brań. Kardynalnym błędem popełnianym przez większość wędkarzy próbujących złowić ryby techniką błyski podlodowej jest fakt, że używają oni wędek tak, jak je kupili w sklepie. Z pozoru wydaje się, że ta wędka w zupełności wystarczy, aby skutecznie łowić drapieżniki na błyskę podlodową. Niestety tak nie jest. To, co najważniejsze przy połowie ryb tą metodą, to występowanie kiwoka. Łowienie ryb przy pomocy błyski podlodowej bez użycia kiwoka powoduje, że wędkarze nie widzą do 90% występujących brań. A żeby zrozumieć, dlaczego kiwok w technice podlodowej jest tak ważny, należy zastanowić się, co się dzieje z błyską podczas podnoszenia i opuszczania jej w wodzie. W większości wędkarzy wydaje się, że błyska wędruje w linii pionowej pomiędzy lustrem lodowym a dnem. Niestety tak nie jest. Prawidłowo skonstruowana błyska podlodowa po podciągnięciu do góry i puszczeniu wędki ucieka na bok. Tutaj tego nie pokażemy, ale spróbuję to opisać. Błyska podciągnięta do góry i puszczona gwałtownie ucieka skosem na bok. Co się wtedy dzieje? Bardzo powolnym wahadełkiem błyska ta wraca do pozycji pionowej. 99% brań ryb drapieżnych następuje właśnie w momencie, kiedy błyska od pozycji wyprostowanej żyłki wraca ruchem wahadłowym. Brania, które występują w tej fazie, nie będą rejestrowane przez tego rodzaju wędkę. Taka wędka nawet nie drgnie. Są to bardzo delikatne brania, ale jak już powiedziałem, jest to ponad 90% wszystkich brań, jakie możemy zarejestrować przy połowie błyską podlodową. Tak więc należy zaopatrzyć się w jakiś kiwok. Nie ma tu reguły, czy będzie to kiwok zrobiony z włosia, szczeciny, blaszki czy sprężyny od zegarka. Niestety w tej chwili jeszcze nie ma dobrych wędek do połowu błyską podlodową w sklepach wędkarskich. Takie wędeczki musimy sobie uzbroić sami. Ważne jest, aby kiwok ten znajdował się ponad wędką podlodową, a nie pod spodem. Umożliwi tam to nam doskonałą obserwację brań przy połowie tą techniką. W momencie, kiedy błyska nasza zawiśnie w toni, ciężar błyski spowoduje przygięcie kiwoka na tyle, że nie zostanie on ani sklejony ze szczytówką, ani nie będzie wyprostowany. W tym momencie będziemy w stanie zaobserwować dwa rodzaje brań. Pierwszy, rzadkie, ale jednak zdarzające się brania, są to brania tak zwane podnoszone. W momencie, kiedy ryba podniesie naszą błyskę, kiwok zasygnalizuje nam to wyprostowaniem się. Drugi rodzaj brania, który występuje znacznie częściej, jest to tak zwane sklejenie kiwoka z wędką, objawiające się takim obrazkiem. Wtedy należy zacinać. Zanim wejdziemy na lód, kilka słów na temat błystek podlodowych. Ażeby błystka podlodowa wykonywała odpowiednią pracę w wodzie, musi być odpowiednio wyprofilowana. Nie będzie dobrze pracowała w wodzie błystka, która jest prosta i nie ma żadnych skosów ani wygięć. Błystka, która ma odchodzić na boki, tak jak to wcześniej mówiliśmy, powinna spełniać jeden z dwóch warunków. Mieć ścięty dolny koniec błystki pod kątem do osi błystki lub być odpowiednio wyprofilowana. Tylko wtedy błystka podciągnięta do góry i puszczona gwałtownie w dół spowoduje efekt uciekania od linii pionu. Błystki podlodowe dzielą się na dwa rodzaje ze względu na sposób połączenia korpusu z haczykiem. Pierwszy rodzaj są to błystki z haczykami wlutowanymi na stałe do korpusu. Drugi rodzaj są to błystki,
których kotwiczki lub haczyki zostały połączone za pomocą ruchomego łącznika. Stanowczo odradzamy i odrzucamy łowienie błystkami z haczykami wlutowanymi na stałe do korpusu. Łowienie takimi błystkami po pierwsze powoduje bardzo częste okaleczenia ryb, a po drugie jest to o wiele mniej skuteczne. Ręczymy naszym całym doświadczeniem, że błystki o ruchomych połączeniach kotwiczek lub haczyków dają wielokrotnie lepsze efekty w połowie ryb drapieżnych techniką błystki podlodowej niż błystki z haczykami wlutowanymi na stałe. Dodatkowo odradzamy stosowanie kotwiczek przy połowie ryb na błystkę podlodową. Ręczymy, że zastosowanie pojedynczego haczyka spowoduje, że częstotliwość brań będzie o wiele większa. Jesteśmy na lodzie. Od czego zaczynamy łowienie na błystkę podlodową? Dzień dobry Państwu. Aby rozpocząć łowienie ryb techniką błystki podlodowej, musimy się przedostać przez pokrywę lodową, na której w tej chwili stoimy. Możemy tego dokonać dwojako, albo przy użyciu prostego narzędzia zwanego świdrem lub wiertłem wędkarskim, albo przy pomocy pierzchni. Ponieważ grubość lodu w tej chwili sięga 15-17 cm, o wiele poręcznie będzie nam przebić się przez pokrywę lodową przy użyciu tegoż oto świdra. Przy użyciu świdrów wysokiej jakości, o bardzo ostrych, diamentowych ostrzach, przewiercenie się przez taką powłokę lodową nie wymaga zbyt wielkiego wysiłku. Wystarczy dosłownie kilka ruchów i jesteśmy już w bezpośrednim kontakcie z wodą. Czy możemy już zacząć łowić? Teoretycznie tak. Chciałbym jednak ostrzec przed bardzo często popełnianym błędem przez wędkarzy, nie zdających sobie sprawy z zagrożenia, jakie wynika odłożenie świdra na lód po wierceniu przerębla. Jest to bardzo niebezpieczne narzędzie, które posiada nieprawdopodobnie ostre, diamentowe ostrza. Po każdym wywierceniu przerębla powinniśmy świder pozostawić pionowo wwiercony, przynajmniej w niewielkiej części, w pokrywę lodową. Tak pozostawiony świder nie stwarza dla nas żadnego niebezpieczeństwa. Świder położony na lodzie powoduje, że wędkarz przechodzący obok niego może bardzo łatwo poślizgnąć się na lodzie i zostać okaleczonym lub odnieść ciężkie obrażenia. Czym kierujemy się, dobierając błyskę do danego kiwoka? Ponieważ przy połowie ryb drapieżnych techniką błystki podlodowej występują dwa rodzaje brań, musimy tak dobrać błystkę, ciężar błystki do pracy kiwoka, aby nie pozbawić się możliwości obserwacji żadnego z nich. Pierwszy, najczęściej występujący rodzaj brania jest to pociągnięcie błystki w dół, które charakteryzuje się tak zwanym sklejeniem kiwoka. Powoduje to po prostu przygięcie kiwoka do szczytówki wędki. Takie branie występuje najczęściej, ale czasami, szczególnie kiedy ryby biorą bardzo delikatnie, zdarza się tak zwane podbicie błyski, które powoduje podskoczenie kiwoka do góry. Tak więc błyskę tak musimy dobrać do kiwoka, aby po wpuszczeniu błyski do przerębla ani ciężar błyski nie spowodował całkowitego opadnięcia kiwoka, ani też nie spowodował, że kiwok nie opadnie wcale, gdyż w pierwszym przypadku pozbawimy się możliwości obserwowania brań pociąganych, w drugim przypadku nie będziemy widzieli brań podbijanych. Przerębel jest już gotowy. Co robimy dalej? Możemy już przystąpić do zasadniczego łowienia. Pierwszą czynnością, którą należy wykonać, jest opuszczenie błystki podlodowej na dno zbiornika. Po pierwsze, pomoże nam to zorientować się w głębokości łowiska. Po drugie, umożliwi nam to rozpoczęcie penetracji przydennych stref zbiornika. Oczywiście uzyskujemy to poprzez otwarcie kabłąku kołowrotka i odczekujemy do momentu, aż żyłka z kołowrotka przestanie się odwijać. W momencie, kiedy błyska osiągnęła dno, żyłka już się nie wysnuwa, podciągamy delikatnie kołowrotek, obserwując cały czas bacznie kiwok. W momencie, kiedy kiwok zasygnalizuje nam podniesienie błyski, przestajemy kręcić kołowrotkiem. Mamy teraz gwarancję, że nasza błyska znajduje się nie wyżej niż 5 cm nad dnem zbiornika. W tym momencie możemy rozpocząć już właściwą prowokację ryby. I teraz rzecz najważniejsza. Najczęstszym błędem popełnianym przez wędkarzy łowiących na błyskę podlodową jest zbyt energiczne i wysokie podszarpywanie błyski podlodowej.
zmniejsza to radykalnie ilość występujących brań. Aby delikatnie i właściwie poławiać ryby drapieżne metodą błyski podlodowej, należy wykonywać płynne, krótkie ruchy samym nadgarstkiem. Jeżeli ktoś ma kłopoty z wykonywaniem ruchów samym nadgarstkiem, doradzam ćwiczenie. Oparcie prawego przedramienia na kolanie i absolutne, jeżeli ktoś w dalszym ciągu nie będzie mógł pracować samym nadgarstkiem, proponuję przywiązać tą rękę do nogi i próbować wykonywać ruchy tylko i wyłącznie nadgarstkiem. Tylko takie ruchy gwarantują nam w miarę liczne brania. Drugim ważnym błędem popełnianym przy łowieniu na błyskę podlodową jest zbyt szybkie podszarpywanie błyski po dokonaniu pierwszego podciągnięcia. Czemu to zmniejsza ilość naszych brań? Jak wcześniej mówiliśmy, błyska podniesiona do góry i swobodnie puszczona nie opuszcza się w toni wody w linii pionowej. Zawsze wykonuje ona odskoki od linii pionu. Im dalej błyska odskakuje od linii pionu, tym lepiej, bo opad i powrót tej błyski do linii pionu jest dłuższy. Jak już wcześniej mówiliśmy, 99% brań występuje właśnie na linii powrotu błyski do linii pionu. Tak więc, aby maksymalnie dać rybie szansę na pochwycenie naszej przynęty, należy delikatnie pociągnąć błyskę i odczekać pewien okres czasu. Jest to okres ten jest zależny od głębokości łowiska. Jest rzeczą oczywistą, że im głębiej łowimy, tym to wahadełko powrotu błyski podlodowej do linii pionu będzie dłuższe. Przyjmuje się, że na głębokości około 4 metrów okres odczekiwania na uspokojenie się błyski wynosi od 4 do 5 sekund. W tym czasie nie wykonujemy żadnego ruchu. Obserwujemy po prostu kiwok. Brania następują czasem zupełnie w ostatniej chwili, kiedy już mamy znowu ochotę poderwać błyskę do góry. Bardzo ładna rybka. Piękny. Na brania takich okoni zawsze możemy liczyć przy użyciu błyski podlodowej. Szczególnie, gdy łowimy na pierwszym lodzie. Piękny okonek. No. Zdaje się, że w bardzo dobrym miejscu wywierciliśmy ten przerębel, bo brania okoni są częste. Proszę bardzo. Drugi do pary. Jak widzicie Państwo, taki wabik w postaci czerwonego chwościku lub wentylka bardzo skutecznie podnosi brania okoni na błyskę podlodową, czego dowodem te dwa piękne okonie złowione w krótkim czasie.